Hej, ja jestem Sarchi, witam was w trzecim odcinku serii Zagrajmy w LA Noir, w którym rozpoczniemy kolejną, nieco dłuższą już sprawę w grze. Siedzenie kierowcy. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Berkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? He's intense. The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earle, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. No właśnie, po ostatnim awansie poznajemy nowe osoby. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with That's you, sir. That's an order, Phelps. Ooh. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only two serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Berkowski. Hope you like work, kid. Berkowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Berkowski. He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm gonna start you out with one case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the P.E. Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle, signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. No dobra, pójdziemy to w takim razie sprawdzić. Pierwsze zlecenie dla nas tak naprawdę, po ostatnim awansie. I tak jak było powiedziane, musimy się postarać. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. No właśnie, prawda jest taka, że zasłużyliśmy sobie. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Dobra, wyjdziemy w takim razie stąd, nie ma tutaj co chyba zwiedzać. Dobra, jest nasz pojazd. No i ciekawostka, że będziemy z Polakiem tutaj współpracować. Tego się nawet nie spodziewałem. Lokację już mamy, zdaje się, zaznaczoną. Stacja towarowa Pacific Electric. Bo już widziałem na mapie, więc od razu wsiadamy i się przejedziemy. You know this place? Sure. Near the old gas works and signal depot in the warehouse district. I'll direct. Dobra. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Berkowski? I guess we work together, don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. Was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Berkowski. What did you do? I kept the streets of L.A. safe for the people.
Yeah. Now I get it. Unfit for service. Fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zooter riots. Sounds like you had it rough. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the third time you've told me. No dobra, panowie sobie trochę pogadali, a w międzyczasie odebrałem wezwanie, bo musicie wiedzieć, że w grze są też takie misje poboczne, polegające na tym, że... All units of 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit to handle, code 2, identify. 11K, go ahead, KGPL. 11K, a 459 suspect just left 6th and Saris. Suspect is a male Caucasian, believed to still be in the area. Code 2. No właśnie, to jest tutaj oznaczone tą ikonką człowieka. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. No i proszę, trzeba go w takim razie schwytać. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Zneutralizuj, czyli właściwie chodzi o wyeliminowanie go, bo raczej wątpię, że zdołamy go dorwać. Patrzcie, tutaj w tej grze w ogóle jest tak, że te pościgi są i tak oskryptowane, czyli nie możemy z reguły schwytać podejrzanego wcześniej, niż gra na to pozwoli. Oczywiście można by było teraz do niego strzelać od razu, ale też nie będę zwalniał. Zobaczymy, gdzie będę... Zobaczymy, gdzie będę w stanie go złapać. Kurde, trzeba tutaj uważać. I to są takie właśnie fajne urozmaicenia od standardowej rozgrywki, gdzie możemy czy to złapać podejrzanego, czy jakieś inne proste zlecenia wykonać. Wow! Are we gonna make a bargain or what? How long do you think you can hold out? No. Udało się. Czyli trzeba było go tak czy siak zabić. Czy zrobiłbym to wcześniej, czy teraz, to nie ma wielkiej różnicy tak naprawdę. Nie było tutaj wielkiego wyboru. No i proszę, sprawa rozwiązana. Pierwsza na 40, czyli jak widzicie, tych przestępstw łącznie jest do rozwiązania aż 40. Może niekoniecznie wykonam je wszystkie w całej serii, ale myślę, że jeśli będziemy trafiać na jakieś po drodze, to wtedy nie będę ich po prostu unikał, tylko spróbuję się nimi zajmować na bieżąco. Bo tak jak mówię, zawsze to jest jakieś fajne urozmaicenie od rozwiązywania tych standardowych, pełnoprawnych spraw. I możemy przy okazji trochę przysłużyć się miastu, rozwiązując właśnie kolejne przestępstwa. A tymczasem tutaj dojeżdżamy już na właściwe miejsce zbrodni, co mieliśmy tutaj rozwiązać. Stacja towarowa Pacific Electric, 11:13. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stiff. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and... We'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Dobra, zatem ruszamy. Rozejrzymy się tutaj, przesłuchamy świadka i może czegoś więcej się dowiemy. No i właśnie, oczywiście słyszymy w tyle muzykę, kiedy jesteśmy na etapie śledztwa. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet.
We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Dobra, i tutaj informacja, że możemy się też wspomagać intuicją. Wykorzystuj punkty intuicji, by wykrywać poszlaki do wody. Wykryte poszlaki zostaną oznaczone na mapie. Na razie nie będę z tego korzystać, bo oczywiście tych punktów intuicji jest ograniczona ilość. A być może tak czy siak znajdę wszystkie poszlaki sam, przynajmniej postaram się o to. Tutaj mamy jakieś dowody oznaczone. Okej, zobaczmy. Mamy chyba portfel jakiś. Dokładnie. Prawo jazdy Adriana Blacka. Okej, mężczyzna rasy białej, 32 lata, 173 cm wzrostu. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Okej. I co dalej? Tutaj jeszcze to zdjęcie chciałbym sprawdzić. Happier times, I guess. Okej, czyli tutaj mamy prawdopodobnie tego Adriana Blacka wraz z żoną. I to by było chyba na tyle w tym momencie. Sprawdźmy jeszcze okulary. Dobra, przyjrzyjmy się szczegółom. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Okej, okulary wydaje się... Nic, nie ma na nich żadnych śladów. Jedynie ta marka. Dobra, tutaj jeszcze widzę jakieś dowody. Oho. Proszę bardzo. Instahit. Brand name might give us something to go on. Dobra, i chyba nic więcej tutaj nie zobaczę w tym momencie. Ale ciekawe, ciekawe. No i najważniejsze auto. Jezu, jakie zakrwawione, patrzcie na to. Victim looks to have lost a lot of blood. No ktoś tu sobie urządził niezłą rzeźnię, naprawdę. To aż jest nierealne, kurde, że aż tyle krwi z jakiegoś człowieka. Bez jaj. Co tu się musiało stać? No ale chyba niczego innego tutaj nie znajdziemy. W środku akurat. Odejdźmy. A, jeszcze bagażnik mogę otworzyć. Co my tu mamy? I don't think so. Okej, ta rurka raczej nie ma powiązania ze sprawą. Może tutaj. Rzeźnia Riverside. Odbiorca Morgan. Jedna żywa świnia. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? To ciekawe. To w tym momencie wygląda to trochę tak... Nie wiem, może to zbyt dużo powiedziane z mojej strony. Ale taka mi teraz myśl naszła, że tutaj może ta świnia została po prostu zaszlachtowana. Nie wiem, co mogło się z nią stać. I to może jej krew. No bo kurdasz, nie wygląda mi to na krew człowieka, serio. Że tyle tej krwi tu może być. Teraz czekajcie, wsłucham się. I zdaje się, że nie słyszę już muzyki, a to by oznaczało, że wszystkie poszlaki zostały sprawdzone. Więc wygląda na to, że już tutaj nie mamy czego szukać i trzeba teraz popytać w takim razie świadka. No, chciałem z nim pogadać. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Dobra, wygląda na to, że to jakiś poczciwy mężczyzna w średnim wieku.
Osoba, która poinformowała policję o porzuconym aucie. No to zapytajmy o wszystko. Powód pobytu na stacji kolejowej. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Okej, wygląda na to, że można mu chyba uwierzyć. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Dobra, czyli poprawnie tutaj wytypowałem, bo zwróćcie uwagę, że jak zakreślamy rozmowę, dany temat rozmowy, to obok pojawia się taki ptaszek i to oznacza, że dobrze zrobiłem, że tutaj mu uwierzyłem. Gdybym zrobił źle, na przykład bym zakwestionował albo oskarżył go o kłamstwo, to wtedy znaczek byłby inny, podejrzewam. Zresztą zobaczymy, jak się któregoś razu pomylę. Wiedza na temat Adriana Blacka. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Nie, no też chyba można mu uwierzyć. Nie widać tutaj po nim żadnego kręcenia. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. Dobra, poprawnie wytypowałem. Zawartość portfela. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Oj, widzieliście jego oczy? Coś zaczyna tutaj kręcić. O kłamstwo go raczej nie oskarżymy, bo nie mamy chyba żadnych dowodów, ale możemy zakwestionować. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. A widzicie, czyli dobrze zrobiłem, że zakwestionowałem. No i ubrudzona krwią rurka. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. No, też wygląda na to, że mówi prawdę. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. No dobra, czyli udało się całą rozmowę przeprowadzić poprawnie. Widzieliście tam, że miałem 4 na 4 właściwe reakcje. Wszystko zbadałem, bo nie ma już muzyki. A więc możemy ruszać. Tutaj jest napisane, że możemy poprosić partnera o prowadzenie pojazdu, ale ja chcę sam jeździć tutaj i docierać na miejsce. Tak więc wsiadamy do auta i ruszamy. Spróbujemy pogadać z żoną wobec tego. Posiadłość Blacków. Adres zamieszkania Adriana Blacka i jego małżonki. Może ona będzie coś wiedzieć. Dobra, wyjeżdżamy w takim razie. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. Couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. No i całkiem rozsądnie. Rzeczywiście nie ma co na razie jej straszyć, bo tak naprawdę jeszcze niewiele wiemy. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Obviously, someone got a little heavy handed. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, Phelps. Doesn't add up. I proszę, w międzyczasie znowu otrzymamy jakieś wezwanie na poboczną misję, więc tam się teraz udamy, spróbujemy sprawdzić, o jakie przestępstwo chodzi. Z reguły kilka minut nam zajmuje. Read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy is driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and... He's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific freight slams into his car doing 90 miles an hour.
Car came to a rest more than a mile down the track. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, Phelps. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? I proszę, odkryłem też punkt orientacyjny. If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition, Bukowski. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. Jeśli chodzi o ten punkt orientacyjny, to w całym mieście są właśnie takie punkty, które możemy odkrywać. Takie swego rodzaju sekrety. Może po drodze coś będę jeszcze odkrywał, to nie jest aż takie ważne. Nie będę się oczywiście skupiał na szukaniu tego w tym let's playu. Ale jak coś znajdę, no to czemu nie? I jadę właśnie teraz oczywiście na te poboczne zlecenie, żeby zobaczyć, o co chodzi z tym wezwaniem, a później dopiero dojedziemy do posiadłości Blacków. No bo tak jak już wcześniej mówiłem, myślę, że te wezwania są fajnym urozmaiceniem, a też różnie mogą one wyglądać. Nie muszą wcale tylko i wyłącznie polegać na ściganiu jakiegoś przestępcy. Czasem to może być coś innego. Zresztą zobaczymy na przestrzeni całego let's playa, jak to się tutaj będzie jeszcze rozwijać. Wygląda na to, że jestem już praktycznie na miejscu. Po drodze oczywiście nasi bohaterowie dużo rozmawiają. INS Officers Help, Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Car 11K, we'll handle the call. No właśnie, już idziemy się tym zająć. 11K, off-street. Finally! We're starting to think nobody would show. What have we got? The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir! LAPD, drop your weapons! No i proszę, na przykład w tym przypadku mamy do czynienia ze strzelaniną. Czyli jak widzicie, fajne urozmaicenie mamy przy okazji, bo nie tylko tutaj musimy bawić się w rozszyfrowywanie głównej sprawy, ale przy okazji trochę sobie postrzelamy w sprawie pobocznej. Więc myślę, że dobra sprawa, żeby to powykonywać. Dobra, jeszcze jeden koleś został tylko. Czekajcie. Czyli z tej strony jest. Tam jest? Okej. Kurde, jeszcze ich więcej, no. Przejdźmy w takim razie tutaj. Trochę się zbliżymy. A, możemy też podnosić bronię, co ciekawe. Ale dobra, już teraz nie będę wracał się po tamtą broń, która leżała wcześniej. No i załatwieni. Car 11K, calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Shots fired and suspects are down. Roger on the ambulance, 11K. All units be advised, code 4 on the major 415 on West 3rd Street. Suspects are down. No i proszę, kolejne punkty doświadczenia zdobyliśmy. Też jeśli nie zauważyliście, to w momencie jak podnosi nam się ranga, czyli poziom doświadczenia, no to wtedy otrzymujemy też dodatkowy punkt intuicji, który może właśnie nam pomóc albo w zlokalizowaniu jakichś poszlak na miejscu zbrodni, albo no niekoniecznie na miejscu zbrodni, w ogóle w jakimś miejscu, gdzie poszlak szukamy. Albo możemy też wykorzystać ten punkt intuicji, żeby gra nam podpowiedziała, co powinniśmy zrobić, czy uwierzyć, zakwestionować, czy oskarżyć o kłamstwo danego świadka, czy też podejrzanego. Tak więc, jeśli poczuję taką potrzebę, to z tego skorzystam. Na razie, ojejaj, na razie jest jeszcze dość wszystko ładnie i przejrzyście tutaj zrobione, że nie mam wielkich problemów, aby domyśleć się, co muszę dalej zrobić, czy aby dokładnie sprawdzić dane miejsce zbrodni. Dobra, teraz może przejedziemy tędy? Chyba tak, chyba tędy będzie ok. Myślałem, że tu już niedaleko jest ten główny punkt do głównej sprawy, ale jednak jeszcze musimy kawałek się przejechać. Tutaj spróbujemy w lewo skręcić. Parę stłuczek po drodze też miałem. Jestem ciekaw, czy będzie... Any century into the 415 possible mental case.
7th and Flower, unit to handle code 3, identify. I proszę, widzicie? Kolejne zgłoszenie mamy. Też się przejedziemy w takim razie. I tak, to jest pewnie już taka dłuższa sprawa, ta główna, więc sobie ją rozbijemy pewnie na dwa odcinki. A teraz zajmę się właśnie jeszcze jednym zgłoszeniem i zobaczymy, co tym razem, bo jestem ciekaw. Mieliśmy już pogoń za podejrzanym, mieliśmy sporą strzelaninę. Jestem właśnie ciekaw, co będzie tym razem na przykład. A sami widzicie, że jest to naprawdę bardzo blisko. You're the one who's been sending cosmic rays into my room. I'll show you. Yes, sir. You're not going to control my thoughts anymore. Just calm down, sir. You'd like that, wouldn't you? A i znowu kolejny zaczyna uciekać. Ale patrzcie, tym razem... A i tędy poszedł, kurde. Przewróciłem tam kogoś. Wybacz, wybacz. Ale dobra, musimy teraz go aresztować, nie robiąc mu krzywdy. Czyli trochę inaczej niż poprzednio. Nie możemy używać broni. Spróbujemy go w takim razie dogonić zwyczajnie. No, może tu się uda? Chyba jeszcze nie. Ale też można się domyślać, że złapie go dopiero wtedy, kiedy gra nam na to pozwoli. Bo zwróćcie uwagę, że tutaj biegnę maksymalną prędkością. No i teraz mnie oczywiście uderzy. Biegnę maksymalną prędkością, a on czasem... No żeż kurde! A on czasem normalnie nam odbiega. I to widać. Dobra, straciliśmy nasz kapelusik, ale trudno. Szybciej się wbijać, kurde, bo nie zdążę. Co on robi? Dobra, jeszcze raz. Nie będę się do niego zbliżał za bardzo na tej rurze, bo to się nam dobrze nie skończy. Farewell, cruel world! Bez jaj. I co? Sprawa rozwiązana, czy nie? Czy to jest jednak porażka? Za chwileczkę się przekonamy jeszcze. Sprawa rozwiązana, czyli jednak tak to się miało zakończyć. Dobra. Bo już myślałem, że jednak nie zdążyłem go po prostu dogonić i musiałbym powtarzać raz jeszcze. Bo nawet w przypadku niepowodzenia, z tego co wiem, to te poboczne przestępstwa można powtarzać. Zresztą jest to oczywiste, bo dla osób, które chcą przejść grę na 100%, to oczywiście wszystkie 40 przestępstw powinno się wykonać. No ale dobra, teraz już myślę, że dojedziemy na miejsce raczej bez większych kłopotów. Chociaż kto wie, może jeszcze trafimy na jakieś zgłoszenie. Ogólnie całe miasto nie ma właśnie zbyt wielu takich pobocznych atrakcji, poza tym, że właśnie możemy te przestępstwa rozwiązywać, odkrywać punkty orientacyjne, na przykład zdobywać gazety, które dają nam jakieś dodatkowe historie. Są też jeszcze takie, z tego co wiem, znajdźki, jakieś nagrania, które też pełnią rolę sekretów w tej grze, ale z pewnością nie jest to tak rozbudowany świat jak chociażby w serii GTA, gdzie mamy mnóstwo różnych pobocznych aktywności. Ale też prawda jest taka, że nie ma co LA Noire porównywać do serii GTA, bo to jednak są trochę inne gry. Ja bym bardziej ten tytuł porównał do Mafii 2, gdzie też miasto wprawdzie mieliśmy i otwarty świat do eksploracji, ale też właśnie takich pobocznych aktywności nie było jakoś nadto dużo. I tutaj jest raczej podobnie. Mi to pasuje, bo lubię się koncentrować tak czy siak na fabule i ważne, żeby ona była ciekawa. Wow, tutaj trzeba uważać. Ale patrzcie, jesteśmy już przy posiadłości Blacków. Kurde. Look out! Wjechał we mnie. Posiadłość Blacków 12:32. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. No i w tym momencie zakończymy w takim razie odcinek, bo akurat gra nam się zapisała, więc z żoną Adriana Blacka porozmawiamy w kolejnym odcinku, do którego już teraz serdecznie zapraszam. Cześć!